I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I to jest ten fajny, magiczny moment. To jest fajny, magiczny moment rozpoczęcia szlaku, rozpoczęcia przygody, gdy dojeżdżamy na miejsce i wszystko zostawiamy za sobą. Co by się w ciągu tygodnia nie działo, to w tej chwili jestem tylko ja, jestem szlak, a jak reszta świata na dobrą sprawę mogłaby się dla mnie zakończyć. No co też zdaje się przytomnie zdecydowała się uczynić, ale to inna historia, inny czas. Pierwszy gość. Dobra, ale trzymajmy się planu, za kulturą, chodźmy się przywitać ze sobą. Ale zimno. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym materiale, tym razem szczęśliwie z terenu. Od ostatniego filmu, jaki publikowałem, już troszeczkę minęło i byłem o włos, było tak blisko, żebym zrobił kolejny materiał w swoim laboratorium Dextera, w swoim kuchennym studiu. Całe szczęście, pogoda się podniosła, a mnie poniosło na szlak. Więc przejdźmy do konkretów, ponieważ czasu jest mało. To znaczy mało, ja mam cały dzień generalnie, tylko że jest luty, więc cały dzień nie jest gwarancją absolutnie niczego. Konkrety. O, miejsce akcji, gdzie jesteśmy? Gdzie ja jestem, a gdzie jesteście wy, jak będziemy to razem sobie oglądali? Województwo pomorskie, to mówię tak od skali makro dla osób nie z regionu. Województwo pomorskie, Kaszuby, Kaszubski, obszar Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Kraina ta też jest nazywana Szwajcarią Kaszubską. Ja się tutaj mniej więcej urodziłem, więc dla mnie ta nazwa jest od zawsze, ale się zdarzyło, że osoby już właśnie z innych regionów polskich się pytali, o co z tą Szwajcarią Kaszubską chodzi. Więc wam powiem tak, przyjedźcie tutaj sobie latem w sezonie, albo no latem, generalnie w sezonie, jak jest ładnie, jak jest zielono, albo zimą, jak jest super uber biało, to zorientujecie się, że nazwa ta jest nadana nie bez przyczyny. Tutaj jest fantastycznie. Kaszuby mają, wam powiem, mają wszystko. Kaszuby mają, oni mają tutaj morze, takie zwykłe, normalne morze. Jest też takiego jak Morze Kaszubskie, to jest ten potężny zbiornik jeziora Wdzyckiego. Są tutaj przewyższenia, góry, doliny,
jeziora, jeziora są, co wspominałem, są rzeki, łąki, lasy, naprawdę jest wszystko. Jeżeli ktoś mi tutaj zarzuci, że lokuję produkt w postaci Kaszub, bo doszedł do tego, że w połowie sam jestem Kaszubem, to tak przyznaję się winny. Partnerem i sponsorem dzisiejszego odcinka będą te oto piękne okoliczności przyrody. Będą one piękniejsze niż mnie się wydawało. Ja się nie... Od tygodnia padał deszcz, temperatura była mocno na plusie. Ja nie mam pojęcia, skąd wziął się tutaj ten śnieg. Nie wiem też, kiedy się zrobił minus. Ja jestem na takim jesienno-wiosennym bardziej wyposażeniu, więc wszystkie zimowe rzeczy mam pozostawiane w domu, więc może być ciekawie. Przejdźmy sobie dalej do scenariusza. O rany, próba chyba trzecia. Więc spontanicznie przejdźmy sobie do scenariusza dzisiejszego wypadu, dzisiejszej wycieczki. Scenariusz będzie polegał na tym, żebyśmy przeszli sobie tutaj spod najwyższej góry w województwie pomorskim, czyli Wieżycy. 328 metrów, więc bez tlenu nie podchodź, może być niebezpiecznie. Taki atak szczytowy. Dodatkowo wysokość jest podbita jeszcze przez fajną wieżę widokową, która się na szczycie tej góry znajduje. Więc idziemy spod podnóża tej góry poszukać szlaku kaszubskiego czerwonego. Tym szlakiem kaszubskim udamy się do Kartuz. Będzie się podróż i wycieczka odbywała, jak wspomniałem, przez obszary Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, więc liczę na to, że będzie bardzo ładnie, bardzo ślicznie, jakkolwiek całą petardę właśnie Kaszub. Całą petardę Kaszub jak najbardziej to zapraszam w sezonie, jak tu jest ładnie zielono po prostu i ta kraina ma do zaoferowania, wszystko. Jeżeli będzie sposobność, to ja chciałem tutaj też, jeszcze chciałem zrealizować jeden temat, mianowicie odpowiedzieć na komentarz kolegi Michała M., który był umieszczony pod filmem o racjach żywnościowych. O racji żywnościowej polskiej. Tam zaprezentowałem, że te racje sobie zrecenzowałem jedną polską rację wojskową i generalnie, że ja te racje sobie kompletuję sam, bo takie stanie i wiem, co tam w środku mam. No i kolega Michał M. poprosił o zrecenzowanie, pokazanie, jak moja taka racja wygląda. Więc jak będzie sposobność i czas nie ucieknie, to ja mam tą rację zapakowaną w plecaku, więc tak, pokażę. To jest fajny temat, więc pokażę, jak ja sobie taką rację żywnościową na cały dzień robię. I co? No i wypadałoby iść, bo jak wspomniałem, jest luty, dzień nie będzie trwał wiecznie. A, co za emocje, zapomniałem dodać. Emocje jak na jogodach. A propos przebiegu szlaku. Będziemy szli spod góry Wieżycy do Kartuz, jak wspomniałem, więc mapy CZ mi pokazały, że będzie to wycieczka w granicach 30 km. Czas przejścia według ich algorytmów jest 9 do 10 godzin. No ja wiem, że z przystankami mi to zajmie dłużej, więc z powrotem może być różnie. Przewyższenia. Ja na Kociewiu się śmiałem, że przewyższenia nie ma. Na Szwajcarii Kaszubskiej jak najbardziej przewyższenia są. Pokazało mi przewyższeń 600 kilkadziesiąt metrów, więc uważam, że jest to całkiem sporo, ponieważ jak byliśmy z Moniką w Sudetach na urlopie, to były wycieczki, że w ciągu dnia też niby góry, a przewyższeń było łącznie właśnie w jakieś 700 metrów w tom i wewta. Więc jesteśmy na nizinnym Pomorzu i też przewyższeń będzie prawie pod 700 metrów będzie podchodziło. Więc dobra, od czego by można zacząć? Najlepiej od początku. Statyw trzeba założyć na plecy. Gdzie ty tutaj masz? I zaczniemy przewodnikowo. A jeszcze sekundka, jeszcze ramionczko. I zaczniemy przewodnikowo. Czyli tak, tutaj do Wieżycy udaliśmy się pociągiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, relacja jest z Gdyni do Kościerzyny, wysiadamy sobie troszkę wcześniej. Wysiadamy sobie właśnie w Wieżycy i teoretycznie na moim kanale powinna być część kolejowa, ponieważ to jest tradycja i zawsze taka jest, tylko że ja poszukałem i tutaj nic ciekawego o tej stacji ani linii powiedzieć nie można. Kiedyś to była stacja, normalna stacja kolejowa z budynkiem kolejowym, który na chwilę obecną jest ruiną. Nie reprezentuje absolutnie żadnej wartości historycznej. Nic ciekawego o nim się powiedzieć nie da. Na potrzeby Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wybudowano nowy peron, który przynajmniej wtedy dzięki temu nie straszy jak te budynki i wygląda tutaj dosyć ładnie i schludnie. Więc skoro historia nam tutaj nic nie,
Więc skoro historia nam tutaj nic nie ułatwia, to statystyka może przyjść z pomocą. Statystycznie ten dworzec obsługuje, ten przystanek na chwilę obecną już, obsługuje do 100 osób na dobę, więc ja się czuję tutaj bardzo komfortowo, bo nie ma żywego ducha. Przystanek nazywa się Wieżyca, ponieważ leży koło Wieżycy Góry, ale to też nie jest tylko góra, Wieżyca jest też miejscowością. Dla ułatwienia można powiedzieć, ale administracyjnie Wieżyca jest częścią miejscowości Szymbark. W każdym razie statystyka również mówi, że w 2017 roku w Wieżycy było zameldowanych 58 osób, więc jest tak jak lubię, dosyć kameralnie. Teraz idziemy poszukać szlaku czerwonego kaszubskiego i doprowadzić nas tam ma szlak wzgórz szymbarskich czarny, kawałkiem przyjdziemy. Tak wyglądało to na mapie. No i długo to nie trwało, całe szczęście, czyli może oznaczenia będą fajne. Za mną się znajduje szlak wzgórz szymbarskich. Ja mam z tym szlakiem magię. Generalnie on mi towarzyszy przez przypadek, we fragmentach on mi towarzyszy od dobrego roku mniej więcej. Raz poszedłem nim świadomie z Sopotu do Otomina i później do Pruszcza. Zobaczyłem sobie, że jest kapitalny, że jest bardzo ładny i sobie później pomyślałem jeszcze, jak zobaczyłem Agnieszkę Dziadek, też ma swój kanał, że ona właśnie ten szlak 120 km zrobiła w całości, to pomyślałem sobie, że taki mój pomysł na pierwszy długi dystans może, żeby ten szlak zrobić. Nie zrobiłem go jeszcze w całości, ale od roku on się mi przytrafia później przypadkowo we fragmentach moich wycieczek, więc jest opcja, że ja go zrobię tylko po prostu w odcinkach narratywnych w ciągu roku. Ale pogoda jest ładna. Tylko że mrozu i śniegu, tego miało nie być. Kurde, jest zimno. W Pioruńsku miało być na plus 5 stopni. Stopni jest minus 5, minus 6. Chodź, przywitasz się? To jak już przed kamerą, to nie taki odważny, nie? Nie ma się patrzę na szkło. Dobra, co ja tutaj chciałem powiedzieć? Tu jest bardzo ładnie, tak to już powiedziałem, więc jak będziemy sobie szli, a chciałem taki kawałek bez muzyki i bez przyspieszenia puścić, żeby było tak w klimacie, to może powiem coś o tej Szwajcarii kaszubskiej, przykładowo etymologii nazwy, skąd się to wzięło. Więc generalnie idea jest taka, że nie nadaliśmy sobie tej nazwy sami, żeby sobie podbić atrakcyjność regionu, tak jak, nie wiem, miasta i najbardziej zapadłe dziury mają taką fazę, że lubią powiedzieć, że jak są już nawet dwie budy, w której jednej sprzedają parówę, a w drugiej skarpety, no to nazwijmy to jest nasz pcimski Manhattan. Więc tak sobie miasta dorabiają splendor swoich centrów. A ta nazwa nie została tutaj nadana przez nas, tylko że to turystom przybywającym tutaj w XIX wieku miejscowe krajobrazy przypominały Szwajcarię. Konstanty Damrot, śląski ksiądz, który podróżował w tę stronę, pisał nawet, że jezioro Ostrzyckie kojarzyło się Niemcom z jeziorem czterech kantonów niedaleko Lucerny. Ja sobie tak popatrzyłem, czy nie ma trochę przeginy, jak wygląda to jezioro czterech kantonów. No jest przegina, no nawet na zdjęciach. Nawet na zdjęciach widać, ja tam nigdy nie byłem, że no jednak tamten obszar jest trochę bardziej petarda niż ten. No ale powiedzmy, że Niemcom czy Szwajcarom się to kojarzyło. Jako jeden z pierwszych polskiego wariantu nazwy Szwajcaria Kaszubska użył najbardziej znany pisarz kaszubski Aleksander Majkowski w 1913 roku. Wydał pierwszy przewodnik po tych terenach. A w tym miejscu porzucam mój magiczny szlak skarszewski na rzecz przeprawy przez przewyższenie przez jedną górkę, taką bezszlakową, żeby dostać się po drugiej stronie tego przewyższenia. Ja się boję używać słowa góry, właśnie żeby się nie narażać troszkę osobom, które mieszkają w górach i mają te góry troszkę większe. Więc przez przewyższenie będziemy się udawali i tam po drugiej stronie mam nadzieję spotkać szlak czerwony, kaszubski, jak wspomniałem. Więc szlak stracił na oczywistości, ponieważ już szlakiem nie jest, ale dalej jest dosyć kameralnie i bardzo, bardzo ładnie. O rany, będzie pod górę i to na samym prawie początku wycieczki. Jestem, pocę się od samego patrzenia. Dobra, odwiedziało mnie się. Nie ma problemu, żeby nazywać tutaj kaszubskie przewyższenia górami, bo troszkę poszedłem już do góry i jestem zmęczony tak samo jak w Sudetach.
Więc tak, jestem w takim miejscu tutaj tej góry naprzeciwko wieżycy, że widać właśnie wieżycę, której na dole przy stacji kolejowej nie było widać, szubka tutaj widać, więc od razu pokażę, bo nie wiem jak będzie dalej, skąd ruszyliśmy. To co przed nami tam się ukazuje, to jest właśnie wieżyca 328 metrów nad poziomem morza i tam widać tą wieżę widokową, która właśnie też góruje nad koronami drzew. Polecam, bardzo, bardzo fajne miejsce z fajnymi widokami. No, gdyby jeszcze kamera chciała wyostrzyć. Ja mam zgarabiałe ręce, więc dobra, nie mam cierpliwości na to. O, więc tam jest wieżyca. Z tego, spod podnóża tam, udajemy się dalej szukać, jak wspomniałem, szlaku. Chwila przerwy. Ja wiem, na przebijaniu z muzyczką w tle to nie wygląda na to, że można się chwilę zmachać albo trochę spocić czy zmęczyć. Więc chwila przerwy. Przewaliłem sobie przewyższenie górkę. Teraz powoli schodzimy. A korzystając z chwili przerwy, to jest śmieszne, że mnie się chciało tutaj wziąć. No ale ja ten temat zacząłem w jednym z ostatnich filmów, więc wypadałoby powiedzieć, jak się impreza skończyła. Więc była ta taka akcja VAT-u, Wojskowej Akademii Technicznej VAT. Aktywator się nazywało, czyli 70 km na 70-lecie Wojskowej Akademii Technicznej. Ja się tego podjąłem, żeby nie było. To znaczy i tak bym się podjął, bo po prostu lubię chodzić. W każdym razie ja mówiłem wtedy, że jak to się uda i to zrobimy, to będzie medal. No i no co, wypadałoby się w końcu pochwalić, skoro zacząłem, że medal doszedł. I to nie taki byle jaki medal. Ja myślę, że to będzie taki medal, no nie wiem, z ziemniaka przykładowo, albo że to będzie taki medal na sklejce, po prostu laserem wycięty, jak teraz jest taka moda. A to jest bardzo fajny medal z konkretnych tworzyw i być może nawet elementów metalowych, więc fajny gadżet. Ja nie potrzebuję motywacji zewnętrznej do aktywności, ale zrobiło mi, że coś takiego no, wzięło się udział w czymś tam organizowanym. Czy to będzie źle wyglądało, jak ja resztę szlaku sobie przejdę w ten sposób? Tak, ludzie nie skumają. Zabawnym faktem niech będzie to, że ja pamiętałem, żeby zabrać medal, żeby się pochwalić, a zapomniałem wyjąć kanapki z lodówki. Więc ja całe szczęście mam tą rację żywnościową, co dla Michała M. zabrałem, bo będę chciał później pokazać, bo bym kurczę wyszedł, na szlak wyszedłem bez jedzenia. Więc priorytety, proszę Państwa, priorytety. Idziemy dalej. Następne włączenie prawdopodobnie jak znajdziemy szlak czerwony. A takiego szlak czerwony. Gospodarz tutejszych terenów. Nadleśnictwo Kartuzy. O, mają schrona, fajne, mój klimat. O, mamy też jakąś tablicę informacyjną. O, reklama. Generalnie myślę, że to będzie jakaś mapka z różnymi atrakcjami, a to jest po prostu taryfikator mandatów za wszystko. Ja jeszcze jakiś czas temu troszkę myślę, że byłem ignorantem.
bo mówiłem właśnie, że o rany, co za miejsce, nic nie wolno, w lasach wszędzie pokazują, że za wszystko dostaniesz mandat. Tylko że przez te moje 5 lat leśnej przygody, no to wam powiem, że oni to robią nie bez podstawy. No niestety, kurze, kulturę ludzi, którzy kontakt z przyrodą mają okazjonalnie, januszowo, no to faktycznie to jest niesamowite, co ludzie potrafią w tym lesie robić albo co tam zostawić. Nie rozumiem mentalności zupełnie, ale nie dziwię się też ilość wysokości i że ten taryfikator jest. No po prostu chyba nie ma, póki nie wyrobimy sobie takiej ekologicznej, inaczej szacunku do przyrody. W dzisiejszych czasach chcę unikać słowa ekologiczne albo ekologizm, no to chyba faktycznie po prostu bardziej karami. Więc kary chyba szybciej przyniosą zamierzony efekt niż oczekiwanie chyba, nie wiem, chyba pokolenia, żeby nowe pokolenie wyrosło właśnie w tej mentalności szacunku do przyrody, że jesteśmy tu razem, a pamiętajmy hasło, że my znikniemy, ale las zostanie. Jest i on, proszę Państwa, jest i on. Jest taki ładny, świeżo wymalowany, widać taki rześki szlak czerwony. Ja się wbijam w trakcie jego biegu, więc kropka to nie jest, ale to nie szkodzi. Dzień dobry, szlak kaszubski. Jako ciekawostka na temat szlaku kaszubskiego, skoro jesteśmy przy pierwszym znaczniku, to możemy... Ciekawostka. Szlak kaszubski jest najdłuższym szlakiem regionu gdańskiego. Ma jakieś 140 km długości mniej więcej. Biegnie od Sierakowic do Gołunia, więc pozdrawiam Gołuń. Szczególnie pozdrawiam Gołuń. Tam można w niewymagających warunkach się przespać i coś się napić. Ja się wpinam w ten szlak na wysokości Ostrzyc, tak mniej więcej. A tutaj jakie coś fajnego znalazłem. Mural. Ktoś sobie tutaj strzelił. Bardzo fajne, klimatyczne malowidło na ścianie. Zamiast brzydkiej, szarej ściany. Zobaczcie, jaki fajny klimat. I to są fajne takie szlakowe niespodzianki. To jest klimat. Więc jak dla mnie mówię, reszta świata może się sypać. Ważne jest tu i teraz. O, i mapa, ja z tego co widzę, to nie jakaś głupia mapa, tylko taka fajna mapa. Taka, z której ja już widzę, że wszystko widać. Znaczniki szlaku zakryte przez śnieg, nic nie widać, ale to i dobrze, bo nie jestem jeszcze bardzo zaawansowany w terenie, więc nawet nie chcę widzieć w cyferkach, ile mi zostało do przejścia. Ale za to możemy sobie pokazać, że tak. To jest obszar, w którym jesteśmy tutaj, Kaszub, więc zobaczcie, zwróćcie na ilość nawodnienia, ile tutaj jest jezior. Jest kosmos, wszystkie jeziora są ze sobą połączone, dniami można spływać kajakami. Wieżyca, tutaj wysiedliśmy na stacji kolejowej, tutaj widzieliśmy, jak wchodziłem po drugiej stronie, właśnie tą wieżę widokową. A całe szczęście tutaj nie szliśmy, więc my przeszliśmy sobie tutaj, to się nazywa wzniesienie Kolańskiej Huty, 240 metrów nad poziomem morza. Skąd to wiem? Bo tutaj jest napisane. I na chwilę obecną znajdujemy się tutaj. Trasa dalej będzie przebiegała szlakiem czerwonym przez wszystkie tutaj te jeziora i szła dalej w kierunku, a kartuzy są gdzieś tam dalej. Nawet nie chcę wiedzieć, ile by musiała ta mapa być wyższa, żeby te kartuzy pokazała. No, ale bardzo fajna, czytelna mapa, bez wodotrysków. O, jeszcze tak za tradycją, żeby nie było, ja też mapę pomimo wszystko mam. No i bym tak, generalnie mógłbym powiedzieć, że firma jest ta, co lubię. Comfort Map, tylko że skala. Niestety nie wiem dlaczego, jak byłem w sklepie, to generalnie z Kaszubami, na Kaszubach jest problem, że nie ma najfajniej opracowanych map poszczególnych regionów. Walnęli całe Kaszuby na 150 tysięcy, no i ona jest najwyżej poglądowa, bo iść na piechotę i te dystanse mniej więcej, żeby nam coś mówiły, to nie. 1 centymetr to jest 1,5 kilometra, więc dla piechura to skala, jak już chyba nieraz na materiałach wspominałem, jest totalnie bezużyteczna. No jakkolwiek mam tylko taką mapę, więc ją wziąłem, że gdyby się GPS-y pokończyły i ten świat faktycznie do mojego powrotu nie wytrzymał,
Był taki film, Piąta fala. Ludzie pojechali sobie, dzieciaki pojechały sobie, czy studenci w Australii pojechali sobie na biwak, a jak wrócili, to się okazało właśnie, że mają już kraj pod okupacją i zaczęli organizować ruch oporu. Piąta fala, polecam, bardzo fajne political fiction, szczególnie w tych czasach, teraz takie z dreszczykiem. Odbiegłem od tematu. I w temat o zabawy z cieniem. Jesteśmy na szlaku, jak jest ładnie, malowniczo. Tutaj taka... O, brawo kogut! Dzięki, to będzie kurde super podkład. Efekty dźwiękowe. Waląca się... malowniczo waląca się ruina płotu i z tyłu zdaje się domu. Bardzo klimatycznie wygląda. Tam widzimy już zarys... Ja widzę, wy nie widzicie. Jeziora Ostrzyckiego, takie dosyć duże jezioro. To jezioro, co miało jezioro czterech kantonów ze Szwajcarii przypominać. O, też klimatycznie. Tylko kurczę, ja mam swoje super dalekobieżne letnie buty, bo temperatura bliżej do dychy miała się trzymać niż to, że jest minus 5 i jest oblodzenie. Znacznik jest, klimat jest. O, wreszcie coś fajniejszego niż naskakujące biednego turystę psy. Co tam dzikiego się chowa? Taś, taś. O, dobra. O, przedstawiciel gatunku rosół. O, a teraz to sobie zacząłem przypominać, że ja tych kanapek nie mam. No, ale kamuflaż pogratulować. Całkiem, całkiem. A tutaj zobaczyłem i aż mi się moc wspomnień włączyła. O co biega? Jeszcze będzie widać? Widać. Ja jestem rocznik 83 generalnie, więc jak ja zobaczyłem te domki w kształcie wieżycy, to mnie się dzieciństwo przypomniało. Nic lepszego na wakacje rodzice nie mogli zrobić, niż zabrać nas do ośrodka wypoczynkowego, jakiegoś przyzakładowego. I tam się okazało, że właśnie są takie, są domki z wieżycą, domki wieżyce. I dla dzieciaka nic lepszego, że oczywiście ja śpię na górze. Oczywiście jak lata były przyzwoite i było po 30 parę stopni, to na górze było można zdechnąć, ale dzieciom, czyli nam, to nie przeszkadzało. Moc wspomnień, lat 90. A tutaj jest magiczne miejsce. Ktoś, kto tutaj mieszka, wygrał życie. Kurde, co za widok. Chyba zrobię sobie tutaj małą przybitkę. Fajne, fajne, fajne. Trzeba być czujnym jak ważka, bo ja sobie tak szedłem ulicą, hipnozę popadłem. Aż tak nam skręca w sposób nieoczywisty jak dla mnie tutaj. No i pytanie, gdzie jest wtedy zejście? O, i pod górkę.
ze wszechmiar to było bardzo dziwne zejście ze szlaku. Ale ja idę dobrze. Znacznik jest na miejscu, tam gdzie być powinien. O, i pod górę. Jak ktoś nie lubi sapania do mikrofonu, śmiało może się przyjść dalej. Jest górka, magiczne miejsce. Widać panoramę. Matko, panoramy widać. Wiecie, o co biega. Z tego miejsca, o widać, z tego miejsca widać też doskonale wieżyce. O, jest takie samo wrażenie jak w górach, jest wrażenie jak ja bym nigdzie nie przeszedł. Tutaj będzie widać jezioro Ostrzyckie, tak. O, te wody tam. No dobra, ja muszę się czegoś napić. Jak jest chłodno i zimno, ja zawsze zapominam o piciu. I później się to w dziwnym momencie okazuje. O, a propos picia, to mi się przypomniało kolejny ten... Kolejny myk, że jak wiedziałem, że jak będę robił kanał, ten film, to się pochwalę. Wszystkie swoje wyjścia zawsze... To zabrzmi jak lokowanie produktu, ale kij z tym. Wszystkie swoje wyjścia zawsze jadę na izotonikach. Woda jakoś taka jest dla mnie bez smaku. Więc mam izotoniki, to były zawsze te całe osi, takie płyny do... To były te takie płyny do naczyń. Szukałem tego ostatnio, szukałem, mówię, gdzie mają kurde osi do picia. Więc osi przestało występować w swojej formie naturalnej. Ja patrzę, a tu wiedźmin na butelce, będzie widać. A tu wiedźmin na butelce i to już nie jest napój izotoniczny, tylko jest to izotoniczny eliksir. Jest to izotoniczny eliksir. Więc hejho, marketing, reklama dźwigną handlu. Zobaczmy, czy po tym eliksirze coś lepszego się wydarzy. Nie spojrzałem zupełnie na cenę, czy za tą etykietę przyszło od razu więcej zapłacić. Nie, ten sam płyn do naczyń co zawsze. Ale to dobrze, bo nawet jak jest niesmaczne, to mój organizm to zna i później nie ma dziwnych rewolucji. Więc tak, przewyższenia są jak najbardziej i jak najbardziej można się zmęczyć, więc... Fajnie, że się udało to, udało mi się pokazać. Fajnie, że tu przyszedłem. Fajnie, że jest biało. Wczoraj, tak jak cały tydzień wyglądało, że będzie, było deszczem, waliło błotem, więc ja podejrzewam, że będę zrobił jakiś materiał, który będę sobie idę, ale nie byłoby okazji pokazać tych ślicznych widoków. Bo jak jest biało, to jest fajnie, jak jest zielono, jest fajnie, a tak pomiędzy, no to jest brązowo jak wszędzie indziej. A tutaj właśnie jest magia widoku. Dzień dobry. To chyba ten sam, tylko ja przeszedłem przez górę, a on pojechał dookoła. I faktycznie to za koniami wali, końmi. Jak one przeszły, to właśnie jest specyficzny odór, to nie jest zapach. I powolutku doszedłem do Ostrzyc wraz z fantastycznym kaszubskim folklorem. Trochę próbka kaszubskiego. Jak wspomniałem, jestem w połowie, ale niestety nie pod kątem wychowania. Więc nie będę się nawet podejmował, żeby to w miarę ładnie przeczytać. O, już się bałem, że tego nie będzie. No, jezioro Ostrzyckie, które właśnie tutaj takie robi... Trochę wieje. Cały czas wieje. Jezioro Ostrzyckie, które tutaj właśnie robi za dużą atrakcję, jest bardzo duże. Znalazłem fajne miejsce, gdzie będę mógł je pokazać. Tutaj tymczasem mamy jeszcze jedną fajną mapę. I na tej fajnej mapie będzie widać... Tu będzie widać całość... Całość szlaku, tak. Zaczęliśmy sobie tutaj i będziemy szli
do Kartuz tutaj. Dla orientacji Żukowo-Gdańsk. No i na tej skali też trudno uwierzyć, że to jest 30 km. Dobra, tutaj ostro wieje, więc mamy herb Ostrzyc. O, a tutaj znak ginącej powoli globalizacji. Zrobione są domy Hobbita, ciekawa sprawa. Ja chyba pamiętam, że ja kiedyś to widziałem i ja sprawdziłem, tak, ja chyba sprawdzałem, ile tam kosztuje nosek. Ja teraz nie chcę skłamać, żeby podać złą cenę, ale ja się za głowę chwyciłem, więc teraz tego nie sprawdzę. W domu sprawdzę, też możecie sobie to wpisać, ale ja się wtedy zdziwiłem, ile sobie za nosek czymś takim życzą. O, pierwszy niezaśnieżony znacznik. Chmielno, 14,5 km, a Chmielno nawet nie jest przy końcówce szlaku. Hej ho! Ja idę od godziny 9, no o 9 ja tutaj przyjechałem na stację kolejową. YouTube'a kręciłem chyba ze 40 minut z małymi przerwami, więc za 20:10 ruszyłem. Teraz dochodzi powolutku godzina 12, a o 16:40 jest zachód słońca, więc powrót po ciemnicy to ja wiedziałem, że mam jak w banku. Później może pokażę, o, bo też nabyłem sobie taką, mam fajną kątową latareczkę, która sobie wisi przy pasku, 200 lumenów daje. I jak się zrobi ciemno, zobaczę, czy zdaję egzamin. Ja wspominałem, że te wszystkie jeziora tutaj kaszubskie w tym obszarze, one są ze sobą połączone, więc jeżeli ktoś jest na spływie kajakowym przykładowo, o, żeby nie być gołosłownym, to od razu sobie zadbamy o fajne tło. Jeżeli ktoś jest na spływie kajakowym przykładowo, ma gwarantowane kilka dni nieustannego spływu pomiędzy, zdaje się, 7 jezior ze sobą połączonych bezpośrednio i nie bezpośrednio, nie w sposób byle jaki, tylko w sposobie takiego naprawdę fajnego kanału, że tu nie ma mowy o żadnym brodzeniu czy jakichś niedogodnościach. Normalnie spływamy czymś, co gdybym nie wiedział, bym powiedział, że to jest rzeka, a to właśnie jest przepływ pomiędzy jeziorem Ostrzyckim w tym wypadku i jeziorem Brodno Wielkie, duże? Wielkie albo duże, coś się wytnie. Ja przed chwilą strzeliłem babola. Strzeliłem takiego babola, że wypadałoby wrócić i powtórzyć całe ujęcie. Na obronę powiem, że to dlatego, że nie wszystko, jak sobie wychodzę właśnie na sztak, się da przewidzieć. Niektóre rzeczy jestem przygotowany, gdzie będę coś mijał, a niektóre, które się pojawiają, to czasami mnie się wydaje z pewnością prawie do... z prawdopodobieństwem prawie do pewności. Ta rzeczka, która łączyła Ostrzycę z jeziorem, to jest rzeka Radunia. To nie kanał, to jest rzeka Radunia. I ona łączyła jezioro Ostrzycę z jeziorem Trzebielnińskim, które jest widoczne... A można by zrobić film bez komentarza. Jezioro Ostrzyckie jest połączone z jeziorem Trzebno i ten kanał, to jak wspomniałem, jest rzeka Radunia. Ta sama Radunia, która daleko, daleko, daleko dalej spływa do Pruszcza Gdańskiego i przez Pruszcz Gdański zresztą przepływa. Więc to tak gwoli wyjaśnienia, żeby nie było. Można iść dalej. Odcięcie się od natury, odcięcie się od cywilizacji, kontrakt z naturą, jasne. Ale ile godzin można? Trochę deprywacji sensorycznej, a tak sobie zobaczę, wrzucę sobie ten zdjęcie na Facebooka, o, że jestem w terenie. No i sobie wrzuciłem i tutaj mi Mario Takti w trakcie kręcenia materiału, w trakcie iścia napisał, czyli będzie film? O kurczę, ktoś się zapytał o film, tak, będę, skomentuję od razu, więc zacząłem sobie pisać i poszedłem sobie tam. I jak poszedłem tam, to nie zobaczyłem tutaj tego wskaźnika, że trzeba by skręcić, więc musiałem się cofnąć za jeden komentarz i teraz pójdziemy prawidłowo w tamtym kierunku. Doszedłem do momentu, gdzie to był mój checkpoint, że wiem, że jest 1/3 trasy mniej więcej zrobiona. Jezioro Brodno Wielkie. O, jezioro Brodno Wielkie. Tutaj wstaw mapę i wytnij ten komentarz.
Jezioro Brodno Wielkie, z tego co patrzyłem, szlak będzie sobie szedł wzdłuż linii tego jeziora, więc bardzo fajnie. Trochę wieje, pewnie nic nie będzie słychać, więc jeszcze tego z tyłu pokażę, że bardzo fajne, pofałdowane zimowy krajobraz i pofałdowane tereny. Jest bardzo fajnie. Tutaj jest prawdopodobny mój powód do radości z powodu tego, że temperatura jest poniżej zera, a nie jak powinna być, powyżej zera. Tędy idzie szlak, to jest wszystko zamarznięte błoto, zamarznięte kałuże w tych koleinach, więc gdyby temperatura była na plusie, ja bym miał wielki problem, żeby tędy przejść, bo widzę, że to jest grubo tego błocka. Tam nie jest miejsce, że można by nawet na przełaj pójść. Podobnie tam jest pod górę, też na przełaj nie za bardzo, więc gdyby ta droga była w błocie, byłoby ciężko. Tym bardziej, że ja mam swoje niziutkie, letnie adidaski. O, właśnie o tym mówię. Tutaj z jakiegoś powodu jest ziemia jest cieplejsza. Być może jakiś naturalny reaktor znajduje się pod tą ziemią. Ale gdybym ja miał iść od kilkuset metrów czymś takim, to odpada. Bym był utopiony. To nawet po 30 cm to było to grubości, o głębokości. O! Zobaczcie, co mamy. Ale jestem tajny, że ona mnie nie widzi. Godzina 14,5 metek. O, ja tutaj mi taka fajna rudera jest. Tutaj miałem się pokazać. O, godzina 14,5 metek. Wyglądam jak bezdomny. Doszedłem do Ręboszewa. To jest tak mniej więcej wtedy pół metek. W Ręboszewie. O, jak tutaj idziemy od Brodna Dużego Jeziora, to mamy znacznik w lewo i w Ręboszewie zobaczymy na moście po lewej stronie jezioro Brodno Wielkie, wzdłuż którego tutaj szedłem, a po stronie prawej będzie Brodno, jezioro Brodno Małe. No. I po raz pierwszy też na znaczniku pojawił się cel mojej wycieczki, czyli Kartuzy. Kartuzy 17. Więc wygląda to już tak w miarę. Ale znowu, według map CZ, to 30 km to nie będzie. Będzie troszkę więcej. I po Ręboszewie, też na znaku, widać następne miasto, do którego większy punkt się udaje. Mianowicie do Chmielna. Świecka tradycja, potok, w tym jeszcze nie merdałem ręki. Wcześniej ominęliśmy wspomnianą Radunię i ja w Radunie nie zamerdałem, ale to dlatego, że to jest ta Radunia, która przepływa przez Pruszcz, więc ja w Radunii też się nawet już kąpałem, dlatego wtedy mnie nie wzięło to. Więc może pomerdajmy. Wiecie co? Bliżej wiosny. Nie zdejmuję, bo wieje. Jestem na górze, było trzeba wyjść na tą górę. Niestety było trzeba wyjść na tą górę. Okazało się, że to nie tyle góra była, co chyba jakaś taka, nie wiem co my tu mamy, morena czołowa. Za szczytem tej moreny czołowej jest pustynia rzeczywistości. Jesteśmy na górze, ale dalej idzie już płasko. Bo tak na 20 km generalnie ja już raczej jestem cały mokry, więc trzeba naprawdę uważać, żeby nie przewiało. Bo się może skończyć przewianiem. Znaczy się chorobą jakąś inną niż ta najpopularniejsza dzisiaj. Magia optyki, ja aż mi ciężko uwierzyć, ale właśnie jak jestem tutaj na Łysej Górce, to wieża, spod której szedłem, dalej wydaje się być w takiej odległości, jak mniej więcej szedłem. Jest jakaś dziura w czasie. Przypominam, dla osób nie z regionu, najwyższa góra w województwie pomorskim, Wieżyca. Musiałem przystanąć i popatrzeć, ponieważ wychodzi na to, ale chyba tak wychodzi, bo patrzyłem na mapie, że szlak będzie przechodził przez zabudowania jakiegoś gospodarza. Więc to tutaj wchodzę, żeby się nie cofać i nie zrobić tego jeszcze raz, bo się okazało, że tak było. Więc chyba będziemy szli przez jakieś gospodarstwo. Jeżeli to błoto jest i te koleiny są całoroczne, to wam powiem, że to tylko mróz ratuje, że tędy w ogóle się da przejść, bo wyszłoby, że od Brodna Wielkiego
też tak byłby praktycznie nieprzyjezdny. Ja, samochodem osobowym nie ma opcji, więc jeżeli to jest całoroczne kolejne i błoto, to nawet na piechotę ostatnie 10 km byłoby ciężkie. Co, wchodzimy na posesję. Wskaźnik jest. Niezły motyw. Autentycznie szlak przechodzi przez czyjąś posesję. Dobra, to jest moment na recenzję tej indywidualnej racji żywnościowej, takiej zrobionej przeze mnie. Dlaczego nie jest lepiej? O strzycach była ostatnia ławeczka do usiąścia takiego normalnego, później nic takiego się już nie przydarzyło. I co dalej? I zostało 1,5 godziny do zachodu słońca, kilometry też już w nogach troszkę są, więc ja wiem, że mi niedużo brakuje do tego, żeby był kotać, a wtedy bez intelektu to ta racja wyjdzie tak sobie. Więc tak, jak wspomniałem na początku filmu, racja może troszkę niżej. Jak wspomniałem na początku filmu, racja ten... Ta moja samodzielnie zrobiona racja żywnościowa, będąca tutaj, jest odpowiedzią na komentarz Michała M., komentarz pod filmu o wojskowej racji żywnościowej. Orlan, czas zaprezentować Twoją autorską rację żywnościową i pozdrawiam. Ja również pozdrawiam, bo to jest bardzo, bardzo dobry temat. Praktycznie no, oddzielny materiał, no ale nie przesadzajmy. Więc tak, ja się interesuję militariami, dlatego tak, ponieważ można o tym dyskutować długo i ktoś może po prostu powiedzieć, po co kombinujesz, kup sobie jofilizaty, będzie 100 razy lżej i w ogóle. Więc tak, każdy ma indywidualne jakieś pod siebie preferencje zrobione. Ja do liofilizatów jeszcze się do końca nie przekonałem. To jeszcze raz, to jest cena, to nie jest tanie. Dwa, no tam trzeba mieć ciepłą, albo przynajmniej wrzątek, albo przynajmniej gorącą wodę do zrobienia. Czasami jest taka możliwość, czasami nie ma. Czasami mi się chce, czasami mi się nie chce. Racje mają fajny klimat, bardzo lubię. Tylko ja też wiem, że w tych racjach płacimy czasami po prostu właśnie za to, że kupujemy coś. Zwierzę, człowiek, morderca. Więc ja wiem, że w tych racjach, no to też jak się kupuje, no to płaci się trochę za stylówę. One dają coś fajnego, jako racje, według mnie, ponieważ one systematyzują mniej więcej, no racje żywnościowe są wynalazkiem, który ewoluował od przynajmniej kilkudziesięciu lat w takiej nowoczesnej formie, więc one są jakimś tam pakietem w miarę zrównoważonego zestawu posiłków, tak żeby tam na posiłek czy na dzień człowiek miał w miarę zbilansowaną dietę. Taka racja żywnościowa wojskowa zawiera danie główne, danie uzupełniające, danie deserowe i dodatki. I wedle takiego schematu z tych racji, którymi się miałem wojskowymi okazję bawić, sam też to sobie zrobiłem. I wydaje mi się, że no fajną opcją jest to, że wiemy co jemy, to jest raz i dwa, no wychodzi taniej. Racja co do wymiarów i wagi jest ta mniej więcej prawie że dokładnie taka sama jak wojskowa. O, ja zerwę etykietę, bo na etykiecie mam, żeby nie zapamiętywać wszystkiego, podaną zawartość, wagę i kalorie. Więc woreczek nie jest tak klimatyczny jak woreczek właśnie racji żywnościowej. Nie ma napisu Department of Defense of United States of America. No ale co do wymiarów, wagi jest mniej więcej tak samo. Czyli mam tutaj prawie 800 gramów wszystkiego i znalazłem odpowiednik każdej rzeczy z racji żywnościowej w sklepie normalnie, w zwykłym markecie. Więc tak, no i mówię, jako że nie znalazłem, chyba kamery przestawię, bo ja nie znalazłem właśnie nigdzie stolika, a czas już powoli goni. Więc jak widać, rzeczy są tutaj ładnie poukładane, nic nie wystaje, zasada zachowania z racji żywnościowej jest tutaj, no to zachowany kształt, zachowana jak najbardziej forma. No i pojedźmy sobie wtedy, co w środku mam. Otworzę tak, żebym później mógł sobie to tam z powrotem mniej więcej wsypać. Bo szczerze mówiąc, czas na tyle goni, że ja już też będę chciał iść. Zaczniemy od dania głównego, tak jak w każdej racji żywnościowej, tego najbardziej kalorycznego, pełnego i tego, które możemy zjeść na ciepło. Z tym daniem miałem największy problem pod kątem tego, że... Z tym daniem miałem największy problem pod kątem tego, że chciałem, żeby
nie było to w ciężkiej puszce przede wszystkim i żeby był kształt, który będzie się wpisywał w kształt tej racji. Czyli moim daniem głównym jest kaszanka, 300 gramów, więc mniej więcej trzyma się wagi głównego dania z racji wojskowych. Zaleta jest taka, że możemy to podgrzać i zjeść na ciepło, możemy zjeść to również na zimno, w zależności od warunków, jak nam będzie się chciało, więc dwa, że lubię kaszankę, dlatego też wydaje mi się, że to jest fajna pozycja jako danie główne. Dania główna kaszanka ma 660 kalorii w tych 300 gramach, kosztowała mnie 5 zł. Jako danie uzupełniające mam puszkę ze szprotem, bo rybka lubi pływać, więc puszka ze szprotem, waga 170 gramów, też fajna forma, puszka jest płaska, w związku z tym mieści się też w tej formie, że nie wypycha plecaka, to wszystko teraz jest cała w miarę płaska. Szprot ma 230 kalorii, kosztował 2,80. Do tego szprota, żeby nie jeść na sucho, odpowiednik naszych pancerwafli, czyli suchary bieszczadzkie. Suchary bieszczadzkie mają fajne kalorie, to jest 370 kalorii na to opakowanie, ważą 90 gramów, cena 2,50. Nie wiem czy teraz, bo mamy luty 2022 roku, 2,50 kosztowały, jak ja to sobie tam kupowałem parę miesięcy temu. Teraz pewnie wszystko i tak wzięło w łeb. Więc mamy danie główne, danie uzupełniające, następnie są dania deserowe. Danie deserowe, no to w każdej racji żywnościowej, jakiej jadłem, są albo dodane dżemiki, albo jakieś dodane musy, jeżeli chodzi o amerykańskie. Więc ja tu idąc za inspiracją koleżanki z tego, inspiracją koleżanki z kolegowanego kanału Apopo, no kurde, się zakochałem w tych musach. To nie jest ten mus generalnie to nie jest jakaś petarda kaloryczna, ale też nie tym ma być. Coś słodkiego, takiego, żeby się czuło, że jakiegoś owoca się zjadło, więc mus ma 51 kalorii tylko, a waży 100 gramów. To nie jest dobry bilans, ale jest dobre i lubię to. I jako danie deserowe mam też baton. Baton a la Mars, on kosztował 2 zł, 47 gramów, dostarcza nam 200 kalorii, a to oznacza, że w całej racji mamy 1330 kalorii. Dodatki do tego, tego już nie będę rozwalał, ponieważ dodatki do tego to są to, co komu pasuje. No dobra, będę to rozwalał, bo to w końcu recenzja. Dodatki są też skopiowane z racji wojskowych, żywnościowych. Tylko tak, w polskiej racji, jak ostatnio byliśmy na Helusze pod jednostką, żeśmy nielegalnie rozłożyli, to się okazało, że w polskiej racji nie było przygotowo w ogóle herbaty. To się zdziwiliśmy Uber. Do kaszanki, jako dodatek z KFC keczupę, do kosztów, jakie podam całej racji żywnościowej, nie wliczałem kosztów tego, co po prostu w domu raczej gdzieś zazwyczaj jest. Więc nie wiem, ile kosztują takie keczupy. My to przynosimy po prostu po niezdrowym jedzeniu w fast foodzie. Cukier. Do tego jednorazowy obrusek, no, czyli chusteczka odświeżająca. W każdej racji widziałem, że jest coś na zasadzie napoju izotonicznego w proszku. Ja uznałem, że tabletka jest bardziej zwarta, ma fajniejszą formę i można to po prostu wrzucić do butelki z wodą, więc tutaj mam tabletkę napoju izotonicznego. Ale zimno w łapę, kurczę, jest na minusie, słońce schodzi, temperatura idzie ewidentnie w dół. Nie było herbaty ostatnio, jak mówiłem, w racji żywnościowej, w związku z tym ja sobie dołożyłem, herbata jest. Do tego sól, żeby nie było. Kofik taki sam jak i w racji żywnościowej. Cukierek, bo leżał w kącie szuflady. No to hej ho do racji. I taśma życia, tak żeby była. Zapytacie się teraz tak, co z daniem na ciepło. Nie liczyłem tego do kosztu, bo ja z racji miałem powyciągane z kilku przeterminowanych racji. Więc ja mam te chemiczne podgrzewacz do.
Na tej samej zasadzie się to zrobi, co z racjami żywnościowymi, tymi amerykańskimi. Po prostu kaszanka wejdzie sobie, ta kaszanka wejdzie sobie tutaj do środka i zrobię to tradycyjnie. Jeżeli tutaj bym się spotkał z krytyką, że nie każdy coś takiego musi mieć, to oczywiście, tak samo jak w racjach nie ma rzeczy czy wody gorącej do zrobienia tych rzeczy, które wymagają się, więc zakładam, że no turystycznie korzystamy i raczej mamy jakąś kucheneczkę ze sobą, więc to jest opcja na szybko taka, bo miałem taką możliwość, to sobie dodałem. A opcją taką klasyczną by było po prostu, no, że gdzieś tam tą kucheneczkę czy na paliwo stałe jakiegoś Esbita by się miało. No stołu nie znalazłem, więc nie ma, więc no, po rozłożeniu generalnie to wygląda w ten sposób. Całość kalorii i wagi to jeszcze raz, no bo jak się dyktowało, to jak mówiłem, to wiem, że mogło być niezapisane tutaj moim profesjonalnym hieroglificznym pismem. To jest właśnie całość, co ona tam sobie zawiera. Zaraz powiem, ile to w całości kosztowało. O rany, ale jest uber zimno. Jak się teraz stanęło, to masakra. Cała ta racja kosztowała, cała jedzenie, które pokazałem, kosztowało wszystko, spożywcze rzeczy, kosztowały razem 15 zł. W związku z tym, nie, jak mówię, nie liczyłem rzeczy, które raczej w domu powinniśmy mieć, no bez przesady, więc ja liczę, że 15 zł. No i co? No i to w stosunku do racji wojskowych wychodzi taniej, bo racje takie jest 25 zł plus wysyłka są z Arpolu, zdaje się zaczynają. Takie właśnie 1200 jedno posiłkowe. Amerykańskie MRE, to trzeba lubić. Będę miał recenzję amerykańskiego MRE, od kolegi dostałem do testów. Tam jest problem tylko taki... Nie wytnę tego, ja sobie to zostawię na pamiątkę. Mam rację MR amerykańską, do testów, jak wspomniałem, od kolegi dostałem, tylko tam jest taki problem, bo ja sobie na zgrzewie zobaczyłem kod pakowania i wychodzi na to, że ona była pakowana w roku 2015 i mam problem, jak zrecenzować rację, która na pewno jest po terminie, bo minęło 7 lat. Taką jeszcze do roku przeterminowaną 2 to bym zjadł. Nie mam przekonania do żywności przeterminowanej o przynajmniej powiedzmy 4 do 5 lat. O tym pomyślę generalnie. Więc racje MRE też są drugie najpopularniejsze w Polsce na rynku wtórnym i one kosztują w granicach tam 40 zł. No to mówię, znalazłem odpowiedniki praktycznie wszystkiego i w tych 15 zł się zmieściłem. Oczywiście mamy luty 2022 roku, więc cholera wie, czy to jeszcze jest aktualne, albo czy będzie aktualne za jakiś czas. No dobra, to przeprowadziłem, to dziękuję Michał za pytanie. Można było to zrobić profesjonalnie i solidniej, wiem, poszło jak poszło. A przede mną ostatnia prosta, do Chmielna mi jeszcze kawałek został, jestem w połowie drogi między Ręboszewem a Chmielnem, no i tak, będę kiedy będę tam. A, jeszcze zapomniałem dodać a propos tych racji żywnościowych, że może to kwestia takiej psychologii tylko, ale ten, podoba mi się na pewno w racjach różnorodność zawartości, że jak sobie tak człowiek w terenie gdzieś otwiera, to jest taki dzień dziecka, bo jak jest zapakowana racja, no to nie wiadomo co tam w środku jest, a tam wtedy na głodnego gdzieś w terenie to cuda, a to batonik, a to cukierek, jakaś tam puszeczka z jakąś konserwą, no, czy właśnie jak nie wiadomo, no, czy też właśnie danie główne jakieś. Więc czy ten cukierek dodatkowy, mówię, to są takie małe rzeczy, że właśnie troszkę mam taki zawsze dzień dziecka, jak sobie z tej racji korzystam, łącznie nawet ze swojej, no bo jak sobie ją zapakuję kilka miesięcy wcześniej, to później jestem praktycznie sam zaskoczony, co w środku znajduję. Przede mną, bo jestem na górce, to ładnie widać, zbliżamy się do Chmielna, jezioro Kłodno, panorama na jezioro Kłodno. Tam jest zgrupowanie w ogóle jezior, tam są trzy jeziora, które się w tym Chmielnie spotykają. Po lewej stronie, którego jeziora jeszcze nie widać, tam na dole jak zajdę będzie bardziej widać. Będzie jeszcze jezioro Raduńskie Dolne i jeszcze tam jakieś jedno jest. Godzina troszkę po 15, do zachodu słońca godzina 40 minut. I jesteśmy w centrum Chmielna, w lutym, dlatego ja namawiam od początku materiału, żeby tutaj przyjść jak jest sezon. Znajdujemy się tutaj. Za chwilę popatrzymy sobie na pierwszy zabytek, który można powiedzieć, że jest taki w skali makro, że mogę coś powiedzieć o budynku. Nic wcześniej takiego nie mijaliśmy. Jezioro Kłodno, jezioro Białe, o, nie pamiętam jak się nazywa tamto następne jezioro. My prawdopodobnie będziemy, z tego co kojarzę, przechodzili tutaj tym przesmykiem następnym w tamtym kierunku. Więc zobaczmy sobie, jak wygląda kościół w centrum Chmielna.
I niech was nie zwiedzie, że właśnie, no, że teraz to wygląda po prostu jakby to była miejscowość, przez którą się po prostu przejeżdża, jadąc dokąd. W trakcie sezonu to naprawdę tutaj żyje. To podobnie jak z Helem, mówię. Jak pojedziecie teraz na Hel, to tam też psy dupami szczekają, a w trakcie sezonu jest całkiem nieźle. O, następna mapa, gdzie będzie fajnie widać, gdzie jesteśmy. No ja już wam powiem, że już powolutku widzę, że muszę teraz stąd przejść sobie tutaj i jestem w Kartuzach. A czy widać tutaj, skąd przyszliśmy? Widać, stąd przyszliśmy. Szliśmy sobie tędy, dotąd i teraz gonimy tam. Więc fajniej, że jestem już bliżej Kartuzy niż jakichś innych nazw. No, dobra, kościół. No i co, kościół. Kościół, bo widzicie czerwony kościół, to co sobie myślicie? Kościół średniowieczny. Tutaj w żadnym wypadku. Ten kościół został zbudowany w XIX wieku, raptem w roku 1845, wieża w 1860. Kościół, jak widać właśnie, jeżeli no, ktoś kojarzy średniowiecze, to tak widać, że mu w większości elementów z architektury średniowiecza brakuje. Wydaje się też dosyć taki zwarty w budowie, a to dlatego, że jest jednonawowy, więc taki dosyć wąski w kształcie. Jestem ciekawy, czy będzie można wejść do środka. Trzy ołtarze są w środku, podobno kilka ciekawych fresków sobie sprawdzę. Dobra, ja biorę za dobrą monetę, że pod kościołem mi chyba kilków nie ukradną w lutym w Chmielnie. Architektonicznie ładny, fajny, skromny, taki w moim stylu. No proszę, co za naród, co za lud. Dobra, idziemy z powrotem na szlak. I jeszcze tył kościoła chciałem pokazać, ponieważ też jest tutaj element zdradzający, że mamy do czynienia z konstrukcją nieklasyczną, mianowicie czego brakuje? Brakuje apsydy, czyli takiej łukowatej części, gdzie najczęściej w średniowiecznych kościołach ta apsyda jest dodawana. Godzina 17, troszkę przed. Ostatnie wejście jeszcze Zawidnego, ponieważ tam za jeziorem widać zachód słońca. Mi ostatnia prawie pod 10 km zostało i akurat 10 km w ścianie lasu. Tam się zaczyna las, szlak prowadzi tam, więc za jakieś pół godzinki będzie już raczej ciemno. Ale to zostało jeszcze tylko moje przejście, niecałe 10 km przez ten las i wychodzimy w Kartuzach. No to po słońcu. Dzisiaj będę testował sobie jeszcze jedną rzecz. Jestem fanem gadżetów. Ostatnio w Pruszu otworzyli taki jakiegoś marketa ala chińskiego. Tylko ładniej wygląda Action. I tam zobaczyłem, że mają takie latarki za 6 zł. Fajność tej latarki polega na tym, to znaczy jeszcze nie wiem, nie testowałem, ale co do zamysłu, że jest ona taka niby kątowa. Tu ma klipsa i dzięki temu super się wpasowuje tutaj w ten plecak, że sobie może wisieć na ramieniu i bez trzymania świecić do przodu. Ustawienie ma jedno, 200 lumenów, bardzo szeroki kąt światła. Trzy małe te AAA sobie tam wchodzą. No i jak za 6 zł mówię, kurczę, wezmę do testów, czemu nie? Z tyłu jak coś, to też ma magnesik. I myślę, że może być fajne, chociaż nie, 200 lumenów to trochę dużo, żeby do namiotu to było. No, ale tak właśnie na drogę, na szlak. Oczywiście nie jestem głupi. Wiedziałem, że będę wracał raczej po ciemnicy, więc czołówkę mam jedną. Mam latarkę.
Krywita z Lidla z kolei. Myślałem, że po kijowych latarkach już nie będę więcej kupował kijowych latarek, tylko że do Krywita ja mam dobre doświadczenia. Jak zobaczyłem, że za 39 zł właśnie mieli, to sobie wziąłem i póki co od pół roku nie czuję musu, żeby kupić raz a porządnie. Porządna metalowa, nic się nie dzieje, jestem z niej mega zadowolony, a korzystam na co dzień w pracy. Więc mówię, to za 6 zł do testów i na stałe zawsze do plecaka. Więc tak z ciekawości właśnie jestem ciekawy, jak to... O! Jak to będzie działało. O, przecież mogę zapalić, czemu nie? No, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze coś tam widać. Jak słońce zaszło, to temperatura poszła tak ostro w dół, że szok. Na którymś kilometrze niektóre rzeczy wydają się większym problemem niż byłyby na kilometrze pierwszym. Zwalone drzewo, tam jest bagno, tam nie przejdę. Tam jest wysoko do góry i będzie trzeba się jakoś ten przedzierać po gałęziach. Ale że tego nie chciało im się uprzątnąć. Czy chodzenie po bagnach faktycznie wciąga? Tak, wciąga. Wow. Najlepiej to byłoby ustawić statyw i pokazać, jak się przechodzi, ale ja później po to nie wrócę. Dobra, chwila. Potrzymajcie mi piwo. Niektórych rzeczy lepiej nie rejestrować. Nie wiem, czy jeszcze jestem mężczyzną. O, wow. Noc totalna. No, kamera to lepiej zbiera. Jest noc totalna, ostatnia rzecz, żeby ten, ostatnia chwila, żeby wtedy już się tak doświetlić jak trzeba. Więc oprócz gadżetu, czołówka na głowę jak najbardziej, bo za chwilę znowu wchodzimy las. Ostatnie 5 km do Kartuz, ale będzie już po bardzo konkretnej ciemnicy. Więc żeby nie przegapić oznakowań szlaków. Dobra, plecak też jest w miarę widoczny z tyłu. Nauczony doświadczeniem, jak ostatnio właśnie coś takiego mi się wydarzyło, że nie pomyślałem, to jesteśmy widoczni odblaskowi, jest dobrze. Szlak wiedzie tam, wychodzimy z kos i las. No to las nocą, jest fajnie, u góry trochę świeci księżyc, widać coś, o jest księżyc. Więc, oj, takie ujęcie nie ma sensu. Dobra. Jedziemy inaczej. O. O. No, łapostrość. Jest las nocą, fajny jest. Szczerze powiem, że już dawno sam nie szedłem przez las nocą, więc odżywają fajne takie świeże uczucia. Jak lęk, strach i panika. Co można robić w lesie, jak się idzie po nocy? A czego nie powinno się robić? Ja myślałem, że dla podbudowania klimatu sobie posłucham. Jest taki kanał Mistery TV. Dużo opowieści groży i dużo opowieści groży ze szlaków. Ostatnio się w ten kanał mega wciągnąłem. No i właśnie po 10 minutach postanowiłem go wyłączyć, bo w domu w łóżku się inaczej tego słucha, a jak się słucha o duchach na szlaku i się idzie samemu w nocy tym szlakiem, to znaczy po ciemnicy, to powiem, że budzą się autentyczne emocje z tych takich troszkę właśnie pod panikę. I gadżet mi się podoba, fajnie widać. Wyłączyłem czołówkę, żeby tylko się świeciło to tutaj przy pasku. Więc fajna opcja. Dynda się przy ramionczku od plecaka i też daje radę. Dobra, na szybko. Jestem w Kartuzach, gonię, bo być może uda mi się na ostatnią chwilę zdążyć na ostatni pociąg i Monika nie będzie musiała po prostu po mnie przyjeżdżać, więc ja gonię. Zostało 10 minut, jestem w centrum Kartuz i widzę dworzec. Jest opcja, że stąd zjadę.
elegancko. Nie spodziewałem się, że się uda. Byłem przekonany, że 21 Monika będzie musiała po mnie przyjechać, ale się udało. Więc elegancko. No. O, tu już na spokojnie kartuzy. To, co było w kartuzach najlepszego, oczywiście nie pokazałem. Ostatnio nie pokazałem, ponieważ szlak niebieski nie prowadził przez nic ciekawego w kartuzach. A teraz kolejnie pokazałem, bo jest ciemno na powrocie, no i właśnie miałem ciśnienie. No i dobra, w tych malowniczych okolicznościach przyrody ja się chyba już pożegnam. W opisie filmu napiszę, ile mi wyszło kilometrów, bo teraz bym musiał tam w telefonie kombinować, a mam zgrabiałe ręce, nie chce mi się, więc dziękuję ślicznie za uwagę. Bardzo fajna wycieczka dla mnie na pewno, była mega fajna i taka długa i bardzo fajne regiony, no i ten śnieg zaskoczył jak najbardziej. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do następnego testu. Ema, zdradziłem tytuł następnego filmu. Mój namiot się poddał, mam nowy namiot, długo myślałem co jak kupić i tak dalej, mam już wybór, mam go w domu, więc następny film raczej na 100% to będzie recenzja i opis nowego namiotu, no. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. But